A gościem naszego dzisiejszego programu jest Rajmund Strok, znany wszystkim jako Rajmund. Zespół, wokalista czy też artysta? Artysta. Artysta, artysta polskich scen, Rajmund. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Rajmund, dawno cię nie było w naszym programie. Co się u ciebie działo przez ten czas? Powiem ci... Pokrótce. Pokrótce. Ciężko pracowałem, jeżeli chodzi o koncerty. Zbierałem materiał przez 2 lata na nową płytkę. To całe szczęście, myślałem, że ciężko pracować, żeby zarobić na wydanie nowej płyty. Nie no, pracowałem, jeżeli chodzi muzycznie. Jak najbardziej. Nie było mnie w programie, no niestety, bo troszeczkę czasu zabrakło, ale już mam dobrą wiadomość, płyta już jest skończona, dlatego dzisiaj przyjechałem tutaj, żeby tą informację wam sprzedać. Słuchaj, panuje taka jak gdyby teoria, że w dzisiejszych czasach nie opłaca się wydawać płyt, lepiej wydawać single, kręcić wideoklipy, robić takie jednorazowe jak gdyby przypomnienie o artyście. Jak ty do tego podchodzisz? Ja podchodzę do tego w ten sposób, że każdy artysta jednak powinien, może nie na siłę tą szybko płytę wydawać, ale to jednak jest pamiątka i jednak trzeba dbać o tych fanów. Fani są tacy, którzy po prostu oczekują od artysty płyty i uważam, że to jest jakieś tam... A to nie jest bardziej taka fanaberia trochę artysty, który chce podsumować, dobra, wydam płytę. Bo jednak dzisiaj młodzież jak gdyby downloaduje, nie wiem, ściąga z różnych portali internetowych twoje piosenki, zresztą ty sami publikujesz, to po co wydawać te płyty dzisiaj? No tak jak powiedziałem. Skoro płyty się nie sprzedają. Są fani, którzy oczekują i o tych fanach też trzeba pamiętać, że ta płyta jednak musi być. Może to nie jest tak, jak było na początku, że pierwsza płyta na hura musi być szybko wydana. Natomiast tak jak powiedziałem, ta płyta moja trzecia, pracowałam na nią 2 lata. Każdy utwór jest przemyślany w jakiś sposób, nie ma nic na hura. Dobrze, a powiedz mi to twoje przemyślenie, ta twoja taka, można powiedzieć, strategia w cudzysłowie. Jaki masz pomysł na tą płytę? Bo powiedziałeś przemyślany. Pomysły przychodzą mi... To nie jest tak, że ja dzisiaj muszę napisać piosenkę. Nie, to musi być coś takiego, że nagle coś podłapię i fajnie byłoby zrobić z tego utwór. I tak właśnie zrobiłem z całą swoją płytą. Nie było nic na siłę, że brakuje mi 2 utworów. Jak trzeba, to poczekam jeszcze 5 roku. Przyszedł jakiś pomysł i nagle 18 sztuk na moim najnowszym krążku się znajdzie i uważam, że jest to fajny sukces. Słuchaj, przez 2 lata pracowałeś nad tą płytą. Powiedz mi, jakie piosenki się tam? Bo już kilka piosenek, że tak można powiedzieć, miały swoje tutaj publiczną premierę. Powiem, jakie piosenki już do tej pory znają twoi fani? Zaczynając jeszcze od wcześniejszych płyt? Tak, no nie. Teraz to, które znajdą się na tej płycie. To jest takie podsumowanie właśnie, bo to na tej płycie będzie, jest nakręconych 7 teledysków. Czyli podsumowanie... Tak Michael Jackson idzie, dziękuję. To jest podsumowanie, tak, że tak powiem, tych 2 lat. No i tak, no, Nikt tak nie całuje. Teraz najnowszy teledysk, który będzie miał premierę w dzisiejszym odcinku. Aniu, czy ty mnie kochasz, tylko tego chcę. I jeszcze chyba ze 3. Czyli można powiedzieć, że z 18 piosenek, które znajdą się na tym nowym twoim krążku, 7 już jest znanych jak gdyby twoim tak, fanom. Tak, dokładnie. 7 sztuk. Płyta to jest taka, ja ją nazywam płyta koktajl, ponieważ tam nie jest jeden styl muzyczny utrzymany. Smakuje koktajl? Tak, tak. To jest disco polo. Ale myślę, że każdy coś na tej płycie dla siebie znajdzie. Dobrze, w takim razie zaproś naszych telewidzów na premierę swojego najnowszego wideoklipu. Serdecznie zapraszam na premierę mojego najnowszego teledysku pod tytułem Aniu. Wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, Rajmund. 18 piosenek, 3. płyta przełomowa w twojej karierze. Powiedz mi, za chwilę zaczyna się lato, jak chcesz promować to wydawnictwo? Na pewno teraz poświęcam czas właśnie na wywiady, żeby spotkać się w telewizji, opowiedzieć troszeczkę o tej płycie. Na promocję, tak. Na promocję tej płyty i na pewno podczas koncertów płyta będzie, można będzie ją nabyć. Można również ją nabyć w sklepie internetowym firmy. A w ogóle kiedy premiera? Premiera pod koniec marca.
koniec marca, czyli już w tym miesiącu, tak, a płyta się ukaże nakładem firmy fonograficznej. Tak, firmy fonograficznej Green Star. Również na stronie Green Staru będzie można tą płytę zakupić, jak również na koncertach. Wiadomo, pocztówki, plakaty. Będziemy zajmować się całą promocją podczas koncertów, no i nie tylko. A jakby ktoś przyszedł i chciał kupić na przykład 100 płyt ze swojej najnowszej płyty, ale pod warunkiem, że pójdziesz z kimś na kolację albo do łóżka. A do łóżka? No, propozycja, że tak powiem, no, ale bardzo odważna. No, ale sprzedałbyś te 100 płyt? Ja myślę, że bym nawet oddał. Jestem otwarty na propozycje. Proszę, twoje plany. Najbliższe plany, nie zwalniam tempa, chcę jeszcze, że tak powiem, przed takim sezonem nakręcić jeszcze jeden klip, jeden teledysk, zobaczymy, czy się uda, jak będę stał z czasem. Natomiast co, przygotowuję się do sezonu, do tego, żeby jednak pojeździć, pokoncertować, pamiętać o tych fanach, żeby sezon, tak jak wczoraj, zeszłoroczny, minął pozytywnie, w zdrowiu, szczęściu i tak dalej. Rajmund, na koniec powiedz mi, a jakieś takie twoje wyzwanie, które chciałbyś zrealizować w tym roku 2015? Może koncertowym, nie wiem, zagrać na stadionie Wembley? Chciałbym zagrać w końcu w Iłowie. I w Stanach Zjednoczonych. No to takie przyziemne. Przyziemne, nie? Także nie mam wygórowanych jakichś tam celów. Rajmund, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Życzę, aby to twoje najnowsze wydawnictwo stało się wielkim hitem wydawniczym roku 2015. No i cóż, samych sukcesów i no nie wiem, co ci jeszcze więcej mogę życzyć. Zdrowia przede wszystkim. Ja dziękuję tobie za zaproszenie. Dziękuję również wam, odbiorcom programu Disco Polo Live. Kochani, do zobaczenia na koncertach. Pozdrawiam serdecznie. Rajmund, cześć.